Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuch, witam. W to poniedziałkowe, wczesne popołudnie rozpoczęliśmy już nowy tydzień pracy w portalu pch24.pl. Teraz przegląd prasy. Wraz ze mną komentować prasę i wydarzenia bieżące będą Łukasz Karpiel i Michał Wałach. Witam serdecznie. Przenosimy się już na samym początku do słonecznego Tel Awiwu, gdzie odbędzie się konkurs Eurowizji. I przenosimy się tam, żeby opowiedzieć, jak ciekawe zespoły tam wystąpią, co będą prezentować i no, co nowego Eurowizji słychać. A ten konkurs już dał się poznać jako taka okazja do przedstawienia światu, jak to ładnie ująć, różnych społecznych pomysłów na siebie, tak to nazwijmy, bo mieliśmy parę lat temu austriackiego reprezentanta, który miał brodę, co w przypadku mężczyzny nie jest niczym dziwnym, ale jednocześnie występował w sukience znanej jako Conchita Wurst. To był chyba pierwszy taki jaskrawy przykład, że Eurowizja no, jest czymś więcej niż tylko festiwalem muzycznym. Mieliśmy całą gamę zespołów ze Skandynawii, gdzie no, takie dość potworne jakieś aranżacje w tych zespołów metalowych. No i w tym roku mamy, jeśli dobrze liczę, aż dwa takie kontrowersyjne przypadki, bo jeden to jest reprezentant Francji, młody mężczyzna, homoseksualista pochodzenia arabskiego, a drugim takim przypadkiem jest zespół bodaj z Islandii, jeśli się nie mylę, który no takie również treści przesycone z seksualnością i to w takim no, najgorszym wydaniu. Perwersją, po prostu perwersją. Zespół islandzki. Panowie, to, szanowni Państwo, to festiwal w Eurowizji, czy festiwal Eurowizji stał się, czy od początku był taką forpocztą rewolucji. Tam zespoły, które są pokazywane, to pod względem muzycznym no, stoją na poziomie bardzo różnym. Bardzo często to jest po prostu beznadzieja, co tu dużo mówić. Oglądnięcie tego to może zmiany w mózgu wywołać, ale tak naprawdę tam mam wrażenie, że nie chodzi o muzykę, tylko żeby rzucić oczy, ludziom przed oczy to, co rewolucja obecnie chce promować. Dlatego to było takie zabawne, jak Państwo, Panowie pamiętają, kiedy Polskę reprezentował tam Donatan i z dziewczynami i oni poszli w taką erotyczną estetykę, jeśli można tak powiedzieć, tylko nie zwrócili uwagi, że tam już nikogo to nie interesuje, że tam już rządzi... Takie wsteczniństwo. Tak jest, że tam już rządzi taka... homo. Bo to był heteroseksualny po prostu. Tak, ale to jest zabawne i przerażające, że z każdym tym konkursem to coraz bardziej mamy do czynienia z większym takim natężeniem tego zjawiska właśnie czy erotyzacji, czy perwersji, czy promocji zachowań no, o charakterze takim dość niekonwencjonalnym. Żeby uporządkować te nasze rozważania, zacznijmy od geografii. Dlaczego konkurs Eurowizji odbywa się w Tel Awiwie, a nie na przykład, jeśli już chcemy tak się wstawiać za państwami krzywdzonymi na arenie międzynarodowej, czy takimi opresjonowanymi, czemu nie w Teheranie na przykład? Ja bym jeszcze rzekł inaczej, to jest Eurowizja, czyli coś, co sugeruje, że to jest Europa. Izrael jako Tel Awiw, no to nie wiem, czy jest do końca europejski, ale pewnie chodzi o jakieś sprawy związane z telewizyjnymi ośrodkami. Ale Izrael po prostu zwyciężył, jeśli dobrze pamiętam, tak, w konkursie Eurowizji w zeszłym roku, ale to i tak jest przykład taki... No był jednak, dopuszczony wcześniej. Tak, to jest jednak kraj bliski, bo występowała też Australia. Ale wiecie panowie, to jak oni się tam brzydko bawią, to jest jedno, a druga jest taka sprawa, po pierwsze, dlaczego my tam wysyłamy naszych reprezentantów, kiedy wiadomo, że ten konkurs jest miejscami potwornym badziewiem, jeżeli chodzi o muzykę, a po drugie, dlaczego telewizja publiczna to pokazuje i pewnie, nie wiem, zakładam, że nie za darmo, w sensie, że będzie musiał to zapłacić. Właśnie, żeby podsumować konkurs Eurowizji w ogóle, to co się z niego ostatnio porobiło, to już nie są te czasy, gdzie wygrała ABBA z przebojem Waterloo, tylko no, bardzo podobał mi się jeden komentarz do jednego z nowoczesnych teledysków wystawionych na YouTubie i ten komentarz może opisać cały konkurs Eurowizji. No, słaba muzyka leci w tym porno. No niestety tak to wygląda. Zresztą to jest komentarz, który można spokojnie podłożyć też pod współczesne kino, współczesny teatr, to już w ogóle w 100%.
czasem jest ta muzyka, czasem nie, ale ta wulgaryzacja, przestanie erotyzacją, to jest coś, co stało się takim obowiązującym kanonem niestety, a w Eurowizji to jest połączone z muzyką. Ale tak jak mówię, wracam jeszcze raz do tego, co powiedziałem. Dlaczego my to będziemy pokazywać? Dlaczego telewizja publiczna pokazuje ciągle Eurowizję, a prezes Jarosław Kurski nie powie koniec? Niech zobaczy dwa te zespoły, o którym Jacku mówiłeś, czyli co Michał mówiłeś, z Islandii i z Francji, i niech odpowie na pytanie, dlaczego chce taki konkurs transmitować, dlaczego chce to telewizją polskim pokazać, i pewnie, przypuszczam, za to też zapłaci, za możliwość tak wspaniałego wydarzenia zapłacić z pieniędzy. To jest jeszcze jedna kontrowersja, która, jeśli można się odnieść do YouTube'a, o którym tutaj wspomniałeś, pojawiła się informacja, że teledysku polskich reprezentantów na Eurowizję, w tym teledysku w wersji polskiej, w bodaj 12 sekundzie, jest krzyż, bo to jest zespół, który się odwołuje też do polskiej tradycji ludowej, takiej folkowej, a w wersji angielskiej tego krzyża nie ma. Nie wiemy, co się stało, sprawa może jest, może być rozwojowa, może w przyszłości się dowiemy, dlaczego. No ale możemy się niestety domyślać. Wiecie, panowie, bo jakby ci z Eurowizji zobaczyli krzyż, to inaczej, to by zareagowali, może by się obrazili. Co innego, symbole jakieś satanistyczne czy pornografia. To A propos symboli satanistycznych i a propos mapy kulturalnej Europy, wystawa okultystki Mariny Abramowicz w Toruniu, o której portal Polonia Christiana już wielokrotnie informował, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. I tak, oczywiście, gdzie aprobujący artykuł wobec tej wystawy w najnowszym Newsweeku. Na oskarżenia o okultyzm, tutaj cytat, kurator wystawy odpowiada tylko smutnym westchnieniem. Szkoda, że takie wydarzenia sprowadzane są do dyskusji o uczuciach religijnych, zwłaszcza, że patrząc na pracę Abramowicz, zrozumiemy, że to artystka uduchowiona, tłumaczy dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu Wacław Kuczma, współkurator wystawy. No i jak to uduchowiona jest ta artystka? Na jednym z performansów wystąpiła kobieta, która pozwoliła się ranić i kaleczyć zebranej w galerii publiczności, albo w performansie Usta Tomasza wycięła pentagram na brzuchu. No, wiemy, że artystka jest bardzo uduchowiona, a pytanie przez jakiego ducha? Skąd ta duchowość? Artystka, jak gdzieś czytałem, gdzieś wiadomo, się odżegnuje, że jest okultystką, ale bez wątpienia można powiedzieć, że jej twórczość, w tej twórczości pojawiają się elementy wprost nawiązujące do okultyzmu. Jeżeli czytamy w tym Newsweeku, że artystka wycięła sobie pentagram, no to o jakiej, w cudzysłowie, duchowości my mówimy? Jeżeli w internecie możemy zobaczyć jej inne dzieła, gdzie pojawiają się elementy wprost kojarzące się i bez wątpienia właśnie z taką, co jest, estetyką satanistyczną czy okultystyczną, to o czym my mówimy? No, na tej wystawie, którą ona przywiozła do Polski, która jest prezentowana, tam takich eksponatów nie ma. Czy to wynika z tego, że Polska jeszcze nie dorosła do takiej prawdziwej sztuki, czy z jakichś innych? To nie wnikam. Faktem jest, że ta wystawa trwa. Abramowicz była w Polsce, czy jest, nie wiem. I ta wystawa spotkała się z reakcją modlitewną polskich katolików, którzy modlili się przed Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. I film z tego zachęcam, można zobaczyć na naszej stronie PCH24. Co więcej, jeśli mogę, jest też protest na protestuj.pl, którym można wyrazić swój sprzeciw wobec finansowaniu i wspomaganiu z pieniędzy publicznych takim instytucjom, w których tego typu artyści mogą znaleźć schronienie. Tak, bo tam się pojawiła jakaś kontrowersja, w pierwszych doniesieniach było nawet powiedziane, że to Ministerstwo Kultury jest w to zaangażowane, no ministerstwo się od tego odcięło, natomiast instytucja Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu jest po prostu instytucją publiczną, finansowaną i to z pieniędzy samorządowych i centralnych, więc tak naprawdę... Ono jest finansowane z pieniędzy województwa, miasta i ministerstwa. To jest ciekawa sprawa. To jest trzy takie strumyki, tak przynajmniej na stronie można wyczytać. A to, o czym Michale mówi, że ministerstwo zapewne stwierdziło, że Centrum Sztuki Współczesnej użyło bezprawnie, to ja się teraz pytam, jakie będą konsekwencje.
czy ktoś z ministerstwa już coś pracuje nad tym, aby CSW się nie tylko wytłumaczyło, no bo wiecie panowie, to no, jeżeli ten nie zostanie to wyjaśnione, to będzie niebezpieczny precedens. To każda jakaś nawet najdziksza wystawa czy przedsięwzięcie może powiedzieć, a my jesteśmy... No to jest tak towarowe, tak trzeba chronić. Bogate spektrum nam się otwiera w Polsce. Albo centra sztuki współczesnej, takie jak to w Toruniu, czy to w Krakowie, które chyba nie jest wiele lepsze. Albo Muzeum Polin, także jest z czego wybierać naprawdę. I tutaj bez wątpienia jest tak, że jeżeli widzi się, przynajmniej ja mam takiego świadczenia, Centrum Sztuki Współczesnej, gdziekolwiek, to przyznam szczerze, raczej omijam, bo to jest, no niestety, no, to jest odbicie tego, co we współczesnej sztuce się dzieje. Mocak krakowski też nie jest daleki od tego. Jest właściwie bardzo blisko i tam pójście na niektóre wystawy to naprawdę grozi problemami poważnymi umysłowymi. To jest bardzo smutne, bo jeśli ktoś jest fanem historii, chciałby chodzić do muzeów, a tak naprawdę okazuje się, że często do muzeów i placówek tak zwanej kultury, no po prostu jest strach pójść. I tutaj jeszcze jeden cytat z artykułu w Newsweeku. Na Biennale w Wenecji prezentuje, mowa o Abramowicz, bałkański barok. Siedzi na stercie tysiąca wołowych kości i czyści je szczotką, śpiewając ludowe pieśni. To symbol tragedii w krajach byłej Jugosławii. To ja wybieram jednak Gorana Bregovicia, jeżeli mam coś o jugosłowiańskich przeżyciach posłuchać. No pewnie lepsze będzie to słuchanie niż patrzenie na kość, to skrobie kości szczotką. Zamiast dać je pieskowi. Odradzamy, szanowni państwo, wpisywanie imienia, nazwiska i wyszukiwarki, szukanie innych dzieł sztuki tej pani. Odradzamy, z całego serca odradzamy. Naprawdę nie ma na co patrzeć. Tak się mówi w internecie, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Właśnie w tym wypadku to jest prawda. Okej, okay, to teraz o postępach LGBT+, i tutaj... Ale to, przepraszam, że wejdę w słowo, to jest... dlaczego tylko tyle LGBT+, a gdzie te reszty liter? Proszę pana. Ja dyskryminuję trochę jednak. No, ja uważam, że jako prowadzący powinien pan być lepiej przygotowany i wszystkie te litery wymagać. Ja mam czas, Michał też ma czas. To może tak jak następnym razem, jak się z tego dokładniej przygotuję, to wymienię wszystkie 54 płcie, tak jak jeden z parlamentarzystów niemieckich, który po prostu powiedział szanowni i tutaj wymienił reprezentantów. Ja mam nadzieję, że na końcu dodał plus, bo jeśli ktoś... Tak, jeszcze... nie zgadzamy się z tą uchwałą, panowie, tylko tyle powiedział i zszedł. Panowie, to ja jestem pewny, jeszcze ostatnie zdanie, przepraszam, się wtrącam, że jak nawet przeczytasz 54, to na pewno ktoś napowie, a o mnie nie. To jest, to gwarantuję, próbuj! Może lepiej od razu powiedzieć, na przykład plus i tyle. Plus. Mhm. Dobrze, postępy LGBT w Krakowie, tutaj obrady pod flagą tęczową się wydarzyły w zeszłym tygodniu. Nie tyle w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie? Nie tyle może obrady, żebyśmy nie wprowadzali też, to nie obradowała Rada Miasta pod flagą tęczową, ale właśnie, ale jesteśmy w Krakowie, więc tutaj tak, precyzyjnie, tak. Ale w Radzie Miasta, na sali obrad, tak, odbyła się konferencja zorganizowana przez środowiska właśnie takie tęczowe i takie przejmujące zdjęcia w internecie można odnaleźć, kiedy przepiękna sala w Magistracie Krakowskim i tęczowe flagi wiszące tak przerzucone przez stół. Bardzo symptomatyczny obrazek moim zdaniem. No, Rada Miasta Krakowa nie mieści się w jakimś przypadkowym miejscu, jakimś współczesnym budynku. To jest miejsce z bogatą historią, miejsce zabytkowe. I w takim właśnie miejscu, gdzie obradowali wielcy politycy i Krakowa, i w skali Polski, no i w takim właśnie miejscu te flagi zostały wywieszone. Między klasztorem dominikanów a franciszkanów, tuż obok... Na placu wszystkich świętych, na placu wszystkich świętych, tuż obok franciszkańskiej 3. I to jest podsumowanie może tego, co tych postępów. Ministerstwo Edukacji Narodowej powiedziało, że będzie sprawdzać wszystkie takie doniesienia na temat tego, czy na temat podejrzeń o nielegalności tego typu eventów, tego typu programów, które zostały wprowadzone już w Warszawie, w Gdańsku, to już też już bardzo zaawansowane. I na szczęście również do tych najwyższych kręgów politycznych dotarły te głosy. Jarosław Kaczyński w ten weekend na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce jednoznacznie, jak pisze Gazeta Polska codziennie, wyznaczył polityczny kierunek PiS, ma bronić tradycyjnych wartości i polskich rodzin, opowiedział się przeciwko karcie LGBT i seksualizacji dzieci. Opozycja krytykę programu nauczania WHO nazywa szczuciem. Pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość to zrealizuje?
No pięknie się mówi, łatwo się mówi piękne słowa o obronie tradycji, rodziny, ale można by zapytać, co przez te 3 lata się stało, że dzisiaj może wyjść karta LGBT+, w Warszawie, w Gdańsku taki program może być realizowany, tęczowy piątek w kilkunastu szkołach w Polsce może mieć miejsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że tęczowy piątek się wydarzył, że oni przejęli władzę miesiąc wcześniej i nie byli przygotowani, ktoś ich zaskoczył, czy działania poprzedniej ekipy tutaj miały jakąś kontynuację. No nie, te działania za ich rządów, za rządów PiS-u się wydarzyły. Teraz trzeba się zastanowić, dlaczego. Czy ktoś może, nie wiem, nie zwrócił uwagi, a może jest obojętny, może się boi. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, dlaczego, ale rządzą od dłuższego czasu i ta polityczna odpowiedzialność za to spada na nich. O tyle bym tutaj nie bronił PiS-u, to stwierdził jednak mimo wszystko, że za te poszczególne wydarzenia odpowiedzialność sprawcza tak spada na samorządy, natomiast na partię rządzącą na pewno spada to, że nie wypowiedzieli oni konwencji stambulskiej. A to był jeden z powodów. To nie jest domena samorządu. To był jeden z powodów, jakby dla których można było zorganizować, czy wręcz jak twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich, trzeba organizować tęczowe piątki. Mhm. To jest tak, moim zdaniem, panowie. Z jednej strony PiS jest takim hamulcem, powstrzymuje ten wejście tych różnych tęczowych agend i tak dalej, bo zawsze można powiedzieć, że jak gdyby rządziła Platforma, czy podobne tego typu grupowania, to byłoby gorzej. Faktycznie szczególnie te rządy schyłkowe Platformy, Zakopacz, wskazywały, że oni tej rewolucyjnego przyspieszenia faktycznie dostawali. No ale wiecie, to jest trochę za mało, że się coś powstrzymuje. Trzeba prowadzić też działania, po pierwsze zapobiegające, a po drugie zmieniające status quo. I to jest właśnie to, o czym mówiliście, czyli choćby ta konwencja. Zmieni status quo, żeby było trudniej tą agendę tęczową, lewicową, jak ją tam nazwiemy, wprowadzać. A czy obowiązywanie takiego dokumentu jak konwencja ułatwia to. I tu jest ewidentny brak tych działań ze strony PiS-u. Trzeba to powstrzymywanie też zauważyć i też docenić, ale jeśli nie będzie działań takich uprzedzających i zmieniających obowiązujący status quo, to jest połowiczny sukces, jeżeli w ogóle można powiedzieć o sukcesie. Dlatego uważam, że zdanie pod tytułem, a poza tym uważam, konwencję stambulską należy wypowiedzieć, należy dokładać do wszystkich możliwych doniesień, kiedy PiS mówi, że coś działa w kierunku spraw społecznych czy światopoglądowych. I ostatnie zdanie, kwestia aborcji. To wszystko jest bardzo dobrze. To wszystko, co mówią o powstrzymywaniu LGBT, krytyka Trzaskowskiego. A kompromis aborcyjny, krwawy kompromis obowiązuje. I tego nic nie zmieni. I Trybunał Konstytucyjny się tym nie zajmuje. Niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości próbowali interweniować w tej sprawie, ale jak widać, Trybunał ma inne priorytety. Tak. I cóż mogę do tego dodać? Jeśli byśmy chcieli... chcielibyśmy stwierdzić, że Trybunał jest niezależny i działa wedle swoich procedur, ale jest Sejm, gdzie są politycy, no i nie ma postępów w obronie życia, a było w bardzo brzydkim stylu odrzucenie stop aborcji. Paradoksem jest to, że Trybunał ma świetną bazę prawną do tego, bo jest wyrok z lat 90. jeszcze Trybunału Konstytucyjnego, jeśli mnie pamięć nie myli, jeszcze pod przewodnictwem profesora Cola, który powiedział, że ta aborcja z powodów społecznych tak jest niezgodna, dopuszczenie aborcji z powodów społecznych jest niezgodne. Takie z grubsza było orzeczenie Trybunału. I pytanie jest takie, Trybunał wystarczy, że odpowiedziałby na pytanie, czy dopuszczenie aborcji z tego powodu, żeby zamordować chore dziecko, tak? Czy to jest zgodne z konstytucją? Wydaje się, że z konstytucji wypływa wniosek oczywisty, nie jest zgodny. Nawet z tej ułomnej konstytucji z 97 roku. Wystarczyłoby uczynić ten jeden krok i to tak. W wymiarze sprawiedliwości. Zgadzam się, ale niestety trzeba sobie powiedzieć, że cała ta dywagacja jest, no my wiemy niestety, że nic z tego nie będzie, o czym dowiedzieliśmy się podczas konferencji, przypominam, o Humane Vitae, czyli o encyklice o ochronie życia w Krakowie. Eurodeputowany profesor Legutko, no powiedział jak jest, no, że to nie będzie procedowane na pewno do wyborów i tej sprawy nie będzie. Nie ma, jak to się ładnie mówi, takie piękne określenie, woli politycznej. I ten brak woli politycznej jest na każdym kroku widoczny, dlatego wszystkie te deklaracje pod tytułem, że trzeba coś powstrzymać, trzeba zmienić tą agendę LGBT i tak dalej, brzmią bardzo ładnie,
ale na końcu zawsze pytanie o aborcję musi być postawione. Po owocach ich poznacie, można właśnie powiedzieć. Właśnie. Nie ma woli politycznej. Na szczęście Trybunał Konstytucyjny jest niezależny i może mu wola polityczna nie przeszkadzać do tego, co miejmy nadzieję się stanie. Zobaczymy, jak bardzo jest niezależny. A propos jeszcze tego, co można by zrobić w polskim systemie prawnym. Artykuł bardzo ciekawy Łukasza Warzechy w Dorzeczy. Cena wolności. Wolność słowa jest coraz bardziej zagrożona. Jeśli raz wejdziemy na drogę zakazów, to obudzimy się z ręką w nocniku. To pisze cytat z Łukasza Warzechy. Nie użyłbym takiego sformułowania, ale okej. Chodzi o artykuł 212, słynny artykuł 212 kodeksu karnego, mówiący o zniesławieniu. No i ten artykuł jest coraz bardziej nadużywany. Wymienia tutaj Łukasz Warzecha ostatnie przypadki nadużycia tego artykułu 212, co jest, no, powoduje, że ten artykuł można nazwać artykułem białoruskim, tak? Czy artykułem białoruskim, czy nawet rosyjskim. I co to powoduje dla pozwanego? Na przykład uciążliwe rozprawy poza miejscem zamieszkania. Tutaj bardzo przypomina mi się, jak Marcin Rola, tak, z którym nie musimy się zgadzać, zwłaszcza z jego formą przekazu, czy w jaki sposób mówi to, co mówi, ale to jest osoba mająca legitymację dziennikarską, która została pozwana, musiał jechać do Torunia. Sędzia powiedział, że zniesławionym można być wszędzie. Takie było uzasadnienie, że nie w Warszawie, tylko w Toruniu. I co jest najlepsze? Sędzia, który wydał skazujący go wyrok w pierwszej instancji, zasądzający m.in. grzywnę 10 tysięcy złotych, ograniczenie wolności, pracy społecznej i tak dalej. I co powiedział sędzia, który jest rzecznikiem regionalnej Justicji? To jest przypomnijmy, tak, przypomnijmy, co to jest Justicja. To jest stowarzyszenie sędziów, które nawet się nie odżegnuje od uprawiania polityki. Tak bym delikatnie powiedział. Mhm. I to tej polityki w takiej radykalnej, opozycyjnej formie. No więc ten sędzia zasądził ten wyrok w pierwszej instancji i osoba nie tyle pozwana, co oskarżona, bo to jest proces karny, jak pamiętamy, ma problemy ze zrobieniem fotografii akt. Sędzia w tym czynnie uczestniczy, żeby przeszkadzać. Więc tak to wygląda, tak wyglądają procesy przeciwko dziennikarzom z artykułu 212. To jest oczywiście jedna sprawa, natomiast jest jeszcze historia, co z tym się wiąże, takiego zwrotu mowy nienawiści. Ja jestem naprawdę dość przerażony, kiedy słyszę czasem z ust dziennikarzy, którzy uważają się za konserwatywnych czy prawicowych, kiedy oni mówią, że tak, że mowa nienawiści powinna być karana jak najwięcej, jak najbardziej. Nie zdają sobie sprawy, że to jest szykowanie bata na własne plecy. Bo pytanie jeszcze jak wielki ilość czynów będzie podpięte pod tą mowę nienawiści, to tak naprawdę wszystko, co będzie wykraczać poza agendę lewicową, będzie mową nienawiści. Więc na to bym uwrażliwiał sam siebie, ale też wszystkich, którzy uważają się właśnie za osoby prawicowe czy konserwatywne, za katolików, żeby czuli tą grę, jaką się z nimi prowadzi na bazie języka. No, mowa nienawiści, nikt nie jest za nienawiścią, natomiast co się za tym kryje? Podobnie z konwencją stambulską i z wieloma przypadkami. Tu trzeba uważnie i precyzyjnie czytać, o co chodzi, jaki jest plan. Szczególnie, że są przepisy, które chronią przed tak zwaną nienawiścią, przed pomówieniami, jakimiś pogróżkami. To wszystko w polskim prawie jest. To nie jest tak, że czy tak samo w kwestii konwencji antyprzemocowej, tak? To nie jest, że przed wprowadzeniem konwencji można było w domu się bić, a dzięki konwencji jest bezpiecznie. Mhm. Więc tak naprawdę te wszystkie pomysły na ograniczenia tutaj w tym przypadku wolności słowa, to przypominają mi się słowa francuskiego rewolucjonisty. Być może niektórzy ze zwolenników ograniczania dzisiaj wolności słowa jakoś się do niego odwołują, Saint-Gista, że nie ma wolności dla wrogów wolności. Oni uważają, że oni są tą wolnością i wszystkich innych należy cenzurować. Według tej wykładni mową nienawiści na pewno jest antysemityzm albo to, co się za nim uważa. Na przykład jest w artykule też do rzeczy Marii Kądzielskiej na temat profesora Bartyzela wspomniany inny przypadek lat 90. i profesora Bogusława Wolniewicza, który pracował w świętej pamięci już teraz, który pracował na Uniwersytecie Warszawskim. No i Wolniewicz ocenił Zygmunta Baumana jako
hochsztaplera intelektualnego na dużą skalę i został oskarżony o antysemityzm. Także uderz w tułano, że to się odbywa. Jeżeli jeden profesor filozofii mówi o drugim profesorze filozofii, że tamten jest hochsztaplerem, to już jest w takim razie antysemityzm. Nie jakaś polemika, dyskusja, czy krytyka. Tu widzę profesora Bartyzela, który też się chyba przekonał ostatnio. Tak, profesor Bartyzel ma postępowanie dyscyplinarne. Broni go jako jeden z nielicznych pod swoim nazwiskiem właśnie uczeń profesora Wolniewicza, profesor Paweł Okułowski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. No, ciekawe, jak ta sprawa się zakończy i czy profesor Bartyzel padnie ofiarą własnej spostrzegawczości. No to oczywiście nakładają się te uwarunkowania uniwersyteckie, bardzo specyficzne. Tu też niektórzy pewnie dla profesora Bartyzela miejsca na uniwersytecie najchętniej by nie widzieli, no bo jakże to taki, mówiąc takie rzeczy, naukowiec ma prawo wykładać, prowadzić zajęcia, to wiadomo, że dla takich miejsca nie ma. Więc najprawdopodobniej każdy możliwy sposób uderzenia w profesora Bartyzela i ludzi głoszących podobne rzeczy, to jest dla nich dobry i chętnie go wykorzystają. I odsłona kolejna, mamy z nią do czynienia. Myślę, że można to też zwrócić uwagę, że jest to w pewien sposób podobne do tego, od czego zaczęliśmy, czyli rewolucji w kulturze szeroko rozumianej, w teatrze, różnej maści performersji i tak dalej. Te środowiska lewicowe przejęły kulturę i to samo stało się z uniwersytetami w świecie zachodnim i dzieje się w Polsce. Szczególnie, że podglebie ku temu było, no bo dekomunizacja struktur akademickich, no nie żartujmy. Mnie się bardzo podobał jeden z wykładów świętej pamięci profesora Wolniewicza, gdzie, nawiązując jeszcze do Baumana, mówi, że literatura filozoficzna dzieli się na dwie podgrupy. Jedna to jest L, oznaczmy ją literą L, literatura, to jest 5%, i M, makulatura, 95%. Tutaj jest Bauman, więc... To był taki zdecydowany jednak krytyk filozofii Zygmunta Baumana. Ale nie na darmo Zygmunta Baumana środowisko Gwiazdy Wyborczej et consorte zadekretowało jako wielkiego filozofa i tak naprawdę pewnie wprowadził jakiś paragraf, że kto krytykuje majora profesora Baumana, to ma problemy. No, być może kiedyś się tego doczekamy, ale oby jak najpóźniej. Jeszcze a propos Baumana w tygodniku w sieci. Bardzo ciekawy rysunek, a zwłaszcza podpis pod rysunkiem. Siedzi sobie taki pan starszy na fotelu i mówi: za Bieruta nie było żołnierzy wyklętych i był spokój, nie to co teraz. Ostatni temat dzisiaj i zakończymy również tygodnikiem Do Rzeczy. Bardzo ciekawy artykuł Tomasza Rowińskiego. Manifest kardynała Millera, mowa o tym manifestie wiary, który już jakiś czas temu został wygłoszony przez byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Gerharda Millera. Taki jest wstępniak do tego artykułu. Jeśli kardynał Miller może być nowym Lutrem, to może trzeba go zacząć słuchać od razu, już teraz, bez ociągania, a nie za 500 lat odzyskiwać. Ironizuje w świetny sposób zresztą Tomasz Rowiński, bo manifest Millera, którym znalazły się przede wszystkim treści z katechizmu Kościoła katolickiego, został skrytykowany przez przybocznego teologa papieża Franciszka, kardynała Waltera Kaspera. Kasper powiedział, że manifest wiary wprowadza zamęt i dezorientację wśród wiernych, ponieważ posługuje się retoryką półprawd i manipulacji. Nie wiadomo jednak, jakich i w jaki sposób prawdy katechizmowe mogą służyć manipulacji, pisze Rowiński, skoro zostały tak sformułowane, by bez dwuznaczności mógł je zrozumieć każdy wierny, nie będący zawodowym teologiem. Tyle razy, tutaj ciągnie Rowiński, już w ostatnich dekadach słyszeliśmy, że Luter jest ważnym pisarzem tradycji chrześcijańskiej i katolicy powinni go odzyskać, przestać obarczać winą za rozerwanie jedności widzialnego Kościoła, ba, powinni nawet go zacząć słuchać, a teraz znów używa się jego nazwiska jako obelgi i to w stosunku do kardynała cytującego katechizm. No więc tutaj świetne proroctwo. Jak porównuje Kasper Millera do Lutra, to znaczy, że za jakiś czas będzie pomnik Millera w auli Pawła VI, jak to się działo za tego pontyfikatu z Lutrem. To jeżeli ktoś tu sieje zamęt, to kardynał Kasper. Bo tak naprawdę pamiętają panowie obchody rocznicy reformacji. Wielka feta, spotkania w Malmę, w Lund, nie? Czyli tu było wszystko okej. Okay. Teraz się okazuje, że Luther to jest ktoś niedobry i to jest jak gdyby układ do tego, żeby krytykować kogoś. To Kasper sieje zamęt, a nie kardynał Miller. Oczywiście
to dworowanie sobie jest tak troszkę przez łzy, bo to jest bardzo poważna sprawa. Mamy do czynienia z jednym dokumentem, w którym były szef Kongregacji Nauki Wiary, tak jak powiedziałeś, pisze o manifest wiary, gdzie tak naprawdę cytuje katechizm, mówi jest tak, dotyczący kwestii komunii, dotyczący kwestii obyczajowości, zmartwychwstania i tak dalej, takie podstawowe rzeczy. I inny kardynał mówi, że no nie, że to jest jakieś zamieszanie, no to jest jakaś w ogóle sytuacja przerażająca. W ogóle jest to, że manifest kardynała Millera powstał, no to też jest, pokazuje, że jest taka sytuacja zamieszania, choćby komunia dla rozwodników, tak naprawdę też nie do końca wiemy, jaka jest tutaj ostateczna wykładnia, znaczy my wiemy jako katolicy, ale co przez tych dokumentów watykańsko-interpretacyjnych z różnych episkopatów wynika. A jeszcze ostatnią rzecz, jaka z tego, trzeba zwracać uwagę na głos, który się pomija w takim, jakby to powiedzieć, mainstreamie katolickim. Takich właśnie duchownych jak kardynał Müller, jak kardynał Berg. Kardynał Sarah. Kardynał Sarah, kardynał Brandmiller, arcybiskup Vigano. To są... Biskup Schneider, właśnie. To są duchowni, żeby tylko wymienić te duchowni... Najwyższych hierarchów. I powiedzmy, nie z Polski. I to jest dopiero też, myślę, dość symptomatyczne, gdzie szczególnie oddaje się głos tym postępowym teologom, w cudzysłowie postępowym, takim zachęcającym do zmian, i można odnieść wrażenie, że to jest główny głos Kościoła, a innego nie ma. Natomiast kiedy się czyta właśnie tych wymienionych choćby przez nas hierarchów, wtedy dopiero można zrozumieć, że jest też inny głos, że w Kościele są duchowni, którzy mówią, uważajmy, stop, nie idźmy tą drogą. I w tym jest pewna nadzieja, właśnie, że jest kardynał Müller, kardynał Berg i ci duchowni, których, Łukaszu, wymieniłeś, to pokazuje, że jest nadzieja, że to nie jest tak, że wszyscy hierarchowie świata zachodniego chcą komunii dla rozwodników, czy zmiany nauczania, tak, bo nie mówimy o stricte o rozwodnikach, tylko o tych specyficznych sytuacjach, gdzie oni żyją w drugich związkach cywilnych, czy chcą niektórzy też zachodni duchowni błogosławić, w cudzysłowie, związkom homoseksualnym. Nie, to nie jest tak, że wszyscy tak chcą, to nie jest tak, że sprawa jest przegrana, bo nie może być przegrana. I są duchowni, dzięki ich słowom możemy mieć nadzieję. Oczywiście nadzieja jest już dana, można bo ta grupa powiedzieć, z góry, ale jest taki ziemski, tak. I niestety też ich ubywa, przepraszam, że wyjdę słowo, kardynał Meissner czy kardynał Kafara, którzy byli autorami dubiów, już niestety, już ich nie ma. To dwóch z czterech. Właśnie, tak. I zadziwiająco mocny tekst, jak na osobę związanego ze środowiskami benedyktyńskimi, jaką jest Tomasz Dowiński, nawet się tego nie spodziewałem. Zakończymy cytatem. Kasper pyta, czy za tym manifestem stoi Luther Redivivus, który chce zmieniać Kościół wbrew papieżowi? To łatwe pytanie, pisze Robiński, na które bez problemu można odpowiedzieć, kim jest papież, który chce zmieniać Kościół przeciwko Chrystusowi. Bo przecież choćby konkluzje tekstu Adhortacji Amoris Laetitia bezpośrednio uderzają w nauczanie Pana. Czy kardynał Kasper nagle stał się wyznawcą absolutyzmu papieskiego w sprawach wiary? Kończy tę część tekstu. No, to też jest takie żartobliwe. Publicystyczne takie bardzo sformułowanie, ale na tym, powiedzmy, na tym cytacie poprzestanie, jeśli chodzi Ewidentnie o... Ewidentnie widać, że jest problem. Pan redaktor Lewiński, doktor Lewiński zauważa bardzo ciekawy sposób ujmuje. I rzeczywiście warto się tej sprawie przyglądać, czy ona będzie miała jakiś ciąg dalszy. Mówię o tym, powiedzmy, konflikcie jakimś gdzieś Müller i Kasper właśnie. Na tym zakończymy przegląd prasy. Dziękuję Wam bardzo za komentarz. Łukasz Karpiel, Michał Wałach, dziękuję. Jacek Orzuk. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.